Siema, z tej strony Lewna, to jest ponownie The Binding of Isaac, Afterbirth. I polosowałem sobie troszeczkę itemy na loście, znaczy się seedy, że tak powiem, i znalazłem Glass Cannon. Glass Cannon to jest coś, co wystrzeliwuje dużą łzę w zamian za serce. Tak to jakoś działało. Na loście, jako że on nie ma serc, sprawdziłem, jak to działa i... jego to nie rusza. Więc tutaj macie seedy 3G921WPQ i myślę, że jedziemy. Także to jest pierwszy treasure room. Glass Cannon mogę używać dowoli, użyłem już 3 razy, więc sądzę, że to jest wystarczająca ilość, żeby potwierdzić prawdziwość tego mitu, że tak powiem. Jeszcze to jest Spectral Tears, także widzicie, wielka łza, która się ładuje kilka razy na pokój nawet. Mega! Myślę, że tym będziemy mogli dużo ugrać. Mamy jeszcze Holy Mantle oczywiście. I czy wypadałoby, myślę... wypadałoby, myślę, patrzeć troszeczkę w przyszłość i myśleć, co będziemy robić. Czy chcemy iść na Hasha? Nie, na Hash i Boss Rush mamy załatwiony, więc range down. Range down. Okej, okay, załatwione. Teraz, przecież Hasha i Boss Rush mamy w sumie zrobionego, więc... w sumie to mnie nie boli, jakoś. Jeżeli nie zdążę. Ale dostaję pół życia za jeden hit, prawie. Dostałem w Holy Mantle, proszę nie zgiń, proszę nie umrzyj. To by było bardzo głupie. Dziękuję. Okej. Więc teraz sprawdźmy, co tam mamy. Range plus lag up, nie no spoko. Powinniśmy iść do The Cathedral i pokonać Blubebe. Jeszcze nam zostaje The Lamp, Mega Szatan. Spoko, chyba. Mi zapomniałem, zaraz. Tak. Dokładnie. Więc lecimy dzisiaj na The Lamp. Ojej, nie, proszę, nie. Stary. Dogadajmy się. Dzięki. Nie! A w mordę! Co za zesrane gówno. Już nie miałem Holy Mantle, bym dostał w ryj. Bym zginął. Już sekundy mnie dzieliły od tego przerażającego wydarzenia. Więc używajmy też trochę tych łez. Mam nadzieję, że jakieś damage będą nie zbierzemy. Okej, attack fly. Bardzo spoko, jeżeli byśmy dostali Gnot Leaf, to mamy już czym bić. Dziękuję. Czy Glass Cannon na losta? Mega. Mega przedmiot. Nie mam czym tego rozsadzić, więc... Gapi Scholar, wezmę. Jakby się miało coś stać. Czemu by nie? Lockdown, de. Power Pill. Dobra, zaraz. Czyli można by tą bombką wysadzić coś. Znaczy się coś, no w sensie, że to... tą skrzynkę w Curse Roomie. Tu jest tylko sklep. Spoko, to by mi się przydało w tamtym Curse Roomie. Siedzę trochę jak na gwoździach, bo mam Glass Cannon i nie chcę stracić takiej okazji, żeby coś ugrać. No, Glass Cannon, ludzie. Widzicie, jak to bije? To jest mega. Użyjmy trochę muchy, mucha też mocno bije. Zostałem w Holy Mantle, jak głupio. Nie. Już się z nimi tak nie bawię. Jestem zbyt mało ostrożny. Oby mnie to nie zgubiło. Żart. To jest żart, czysty żart. Dziękuję. I dziękuję. Z żadnej bombki nie dostaliśmy, trudno, lecimy na bossa. Little Horn. Little Porna! Dziękuję. Ma chyba troszeczkę zebrał, albo mi się wydaje. Zebrał. Pewnie, spokojnie. Okej. Żegnam. Dziękuję. Little Steven wezmę, bo tak. Razor, na pewno nie wezmę.
Spirit of the Night też nie wezmę. Myślę, że spróbujemy polecieć na Gaszatana. O ile jakkolwiek daleko zajdę. Spróbujemy. Angel Roomy, w to pakujemy. Boję się tego, co z tego wyjdzie. Gram klawiaturą teraz tym razem i problem jest taki, że ta klawiatura czasami mi się zacina, więc... Ojdź, nie chciałbym teraz zginąć, proszę. Aha, to tak daleko nie leci, jak myślałem. Spoko. Nie no, rozumiem. Dzięki. Wyjdźmy na... No tak, zbiliśmy przecież ten. Dziękuję. Okropieństwo. Dobra. Tak to się mogę bawić. Nie. Z dala ode mnie z tymi ogniskami. I siedzę i nogami ruszam jak porypany za każdym razem, kiedy strzelam, bo się boję, że dostanę w rej. Cricket's head. Ojeju. O, no to mamy po co już teraz używać łez przynajmniej. Nie! Nie waż się. Okej. Bo może nie używajmy tego teraz. Na trzecią falę zaczekamy. To było głupie, że dostałem, ale żyjemy. To jest najważniejsze. Mamy Cricket's Head, czyli teraz mamy właściwie po co używać łez, bo tak to przedtem to one biły tyle co nic. Teraz właściwie możemy łączyć to wszystko. To jest moje zdanie przynajmniej. Okej. Marny strzał. Anyway. Damy sobie jakąś radę. Leć, rozwalaj. Dziękuję. Teraz tylko te tutaj wybuchające zasrańce. Dziękuję, bomba. Ale wszystkim dziękuję, za to, że giną. Po prostu to jest, nie wiem czy to jest szczyt bycia miłym, czy szczyt bycia takim skurwielem czystym. O, umarłeś, dziękuję. Thank you very much. Myślę, że wejdę, 4. 4 prawdopodobnie zamieniam item na piedestałach, zaraz sprawdzę. Tak, dokładnie, item na piedestałach. Jeżeli mi się nie spodoba coś w treasure roomie albo w boss roomie, zawsze mogę to zamienić na całym piętrze tamtym. To mi się nie podoba, bo daje mi HP i spowalnia mnie, więc na pewno tego użyjemy. Speed up. No tak. Ale marnie trafiłem. Mogę ich 4 na hit zebrać. To jak teraz tych 3. iPhone pills. No może nie. Okej, okay, boss. Pip. Byśmy głupio nie dostali. Bo to może zakończyć nasz żywot. Come on. O nie! Tears up, squeezy. Tears up jest ok. I guess. Wezmę tears up, niech będzie. Dobra. I tamten przedmiot w treasure roomie zdrillujemy. Mamy takie D6 na całe piętro mniej więcej, więc... Yeah, whatever. W sumie... A, do sklepu nie wejdziemy, bo nie mamy przecież klucza. Okej. I co tam się teraz pojawi? Nie żałuję tam tego itemu jakkolwiek, cokolwiek teraz się nie pojawi, ponieważ byłby to dla nas w żaden sposób nieprzydatny. Money equals power to jest? Czy tak, czy dobrze myślę? Jeżeli tak, to musielibyśmy nic nie wydawać w sklepach, a to by nie musiało być takie... Okej. Myślę, że money equals power może być, dobra. O, nie mogę te... Patrzcie, trzymam 3 przyciski, nie mogę skręcać. Będę musiał być bardzo ostrożny z tą klawiaturą. Będę musiał załatwić sobie nową. To jest najtańsza, jaka była, bo tam, po tym jak mi się tamta zepsuła, więc... Yeah, whatever.
Myślę, że miażdżymy. O, tak. Chcesz trochę miłości? Pragniesz jej? Czujmy ją razem. Tak jak na wczorajszym livestreamie. Przedwczorajszym, przepraszam. Przespałem dużo i przedwczorajszym livestreamie. Przepraszam, że też on się urwał tak z nienacka. Ojej, ojej. Proszę pana. Mówię, dobra, dziękuję. Myślę, że pójdziemy na bossa, a potem się najwyżej wrócimy do jakiegoś treasure room. The Stain. The Pain. In the ass. O cholera. Okej, okay, przetrwaliśmy gorsze. On już teraz nie żyje. Dziękuję. HP up i damage up. No spoko, ale nie chcę devil roomów, ja bym chciał bardziej. Chociaż jak na The Lamp pójdę, ale chciałbym pójść na Mega Shotana, nie chcę za bardzo. Nie. Nie, nie bawimy się tak. Idę na Mega Shotana, spróbujemy. Czy pokonamy The Lamp, czy nie, to wiecie, zawsze nam to może zaliczyć, jeżeli nam się w ogóle uda. A Mega Shotan swoją drogą, jeżeli się nie uda, to trudno, nie stracimy nic takiego. Oj, nie wiedziałem, że oni aż tak. Oj, okej. Myślałem, że to mocniej troszeczkę ich zbije. Ten koleżka, to może go weźmiemy, a Guard of Your Own. Jego jak puszczamy, to on się odbija od ścian. Spoko. I myślę, że idziemy na dół. Do arcade roomu nie chcę wchodzić, bo nie chcę tracić monet. Wolę, żeby przekładały się na moje obrażenia. Bardzo, bardzo fajne. Dobra. Jeszcze raz, sprawdzę sobie. Hasz załatwiony. I załatwiony jest też. Okej, okay, to było niebezpieczne. Hasz załatwiony, boss rush załatwiony. Wolałem sprawdzić jeszcze raz, czy na pewno jest. Bo jeśli nie, to bym się tam udał w tym momencie. Z tym zestawem itemów. Na pewno. Czasami tego będę używał mniej więcej, kolesia. Chociaż nim się nie da nawet trafiać do końca. Liczyłem na Small Rock. Nie, to nie. iPhone Pills. Muszę przestać z tym, to już nie jest śmieszne. Okej. Bardzo ostrożnie. Z rozwagą, każdy ruch wykonuj. O, dostałem. Wychodzę stąd, zanim dostanę drugi raz. Thank you. Znowu dziękuję mi za umieranie, co ze mnie jest za sadysta. O cholera. No to chyba żartujecie teraz. O cholera. No nie, nie, bardzo mnie kusi tamto. O, w dupę. O, w dupę, jest źle. Jest bardzo źle, jest krytycznie. Jakikolwiek item na piedestale tutaj gdzieś jest, ponieważ chciałbym się zreloadować, ale nie chcę tracić Glass Cannon. To mógł być taki dobry run. Mógł być, ale już nie będzie. Bo tylko Glass Cannon będę prawdopodobnie używał. Może i nie. Może się przyzwyczaję, ale dajcie mi jeszcze jakiś item gdzieś, gdziekolwiek, jakikolwiek, proszę. Nie ma to szans, prawda? Chociaż może w sklepie coś będzie, zaraz, może w sklepie coś będzie. Jeszcze na to jest nadzieja, ale tak myślę właśnie intensywnie, jak mogę dostać Glass Cannon. Zreolować się i dostać Glass Cannon, bo to jest moja jedyna szansa chyba na ugranie czegokolwiek. Champion Belt, damage up, super. Oj ludzie, zastanawiam się, czy jednak iść reolować to dalej, czy nie. O matko, pięknie.
Dobra, dziękuję. Nie, nie rejulujemy tego, trudno. Ale zużyję te bomby, żeby dostać jeszcze więcej pieniędzy i być jeszcze mocniejszym. Trudno, że ten Mithrzod już mamy. Ale skoro zebraliśmy takie itemy teraz, że nam pomagają, zwiększają jeszcze damage i poprawiają familiary, to przy tym zostaniemy już, tak myślę. Dobra, tyle mi starczy. Z Gleskem no sobie poradzimy, dobra, to będzie okropne. O, ale to było paskudne zagranie. Ten run był za dobry. Okej, okay. Nawet nie wiedziałem, że tutaj nie byłem. Myślałem, że już wszędzie byłem. Ojdź. Dziękuję. Nauczymy się może tym przynajmniej trafiać jakkolwiek. To będzie okropne. Pupi z pupi. Znalazłem trinket, not found. Sprawdźmy, co to jest. 404, tak? Daje inny trinket, efekt innego trinketu na każdy pokój. Myślę, że możemy wziąć, chociaż jak tu będzie paznokieć, jakieś mamy. Nie, zostawiamy to. Ja się tego za bardzo boję. The Tower możemy wziąć, ale nie wiem, czy będę tego gdziekolwiek używał, bo raczej to nie jest fajna wizja. Jak na moje. Spróbujmy tutaj coś dostać. Nie dostaliśmy nic, prawie jeszcze zginęliśmy. Okej. Okay. To jest dla mnie nauczka. The Gate, o Jezu. Okej, okay. The Gate nie żyje. Spoko, HP up, no dzięki. Okej, okay. Jest tragedia. Ale myślę, że damy sobie jakoś radę. Tylko muszę być spokojny. Ja sobie usiądę wygodniej, uspokoję się i po prostu grajmy dobrze, na tyle ile potrafią. Można też jakieś taktyczne zagrywki stosować, w sensie trzeba wykombinować, jak używać tego whiz shot. Co ja zrobiłem najlepszego? Kliknąłem za przycisk. Dobra. Dostałem. Tego się nie lekceważy. Okej. Okay. Co tutaj mamy? O, po co ja to marnowałem? Mogę przelecieć. Little Charles, czy to mi jakoś pomaga? Nie, tak samo się ładuje. Pulse Worm. Myślę, że to weźmiemy, ten trinket. To będzie całkiem spoko. To nam jeszcze damage zwiększy teraz, te monety. Okej. Okay. Dobrze. Ale mnie gra wyruchała w dupę. Nie wiem, co się stało z tym Glaskenem, że to tak pizło. A, Pulse War na to działa. Ej, to całkiem fajnie. Dobra. Skrzynka dropnęła, okej. Okay. Infamy, super. Redukcja obrażeń. Każda redukcja obrażeń w tej grze jakoś inaczej działa, tak naprawdę. Wooden Nickel, mapa secretów, że tak powiem, nie. Weźmiemy The Emperor, okej, okay, karta, spoko. Treasure Room jeszcze nie widzieliśmy. Okej. Okay. Złoty klucz, dziękuję. Trud bomba, nie dziękuję. Więc to jest Depths 2. Przejdźmy się jeszcze do Treasure Roomu. Kurde, myślę, że do tego się nawet idzie przyzwyczaić. Nie jest źle. Ten Pulse Worm strasznie dużo zwiększył
wielkość tego Glass Cannon, chyba że to mój damage też. Może to Money Equals Power też dużo robi tutaj, nie wiem. W sumie poczytajmy o Glass Cannon i zobaczmy, czy skaluje się z damage'em. Bo na to wygląda tak naprawdę, ale pewności nie mam. To też pytanie, czy ja to znajdę tutaj. Mhm. Jest. Skaluje się z damage'em, super. Negaśnie. Czyli wszelkie damage upy są tutaj jak najbardziej mile widziane. Bomba. Dobra. Power pill, może to jednak weźmiemy. Chociaż nie, no, The Emperor jest bardzo przydatny. Ten ruch powoduje, że grid nie może wyskoczyć w sklepach. Myślę, że nie byłoby tak źle, by grid wyskoczył, dostalibyśmy trochę pieniędzy. Z tym większy damage. Całkiem spoko. Dalej treasure roomu nie widzę. Dostałem bombę, dzięki. Power pill czy The Emperor? Myślę, że weźmiemy The Emperor, ponieważ z tym Glass Cannon to nam power pill raczej mało pomoże. Nie będzie miało nam w czym pomóc. Ale jakby w tym pokoju coś się zdarzyło, to... to zawsze mamy. Okej, okay, tu jest treasure room. Treasure room, pokój z nagrodami, Rotten Baby. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, tylko trzeba będzie... A nie, strzelamy przecież cały czas, dobra. Myślę, że cały czas używamy tylko i temu na spację, a tutaj się okazuje, że też strzelamy, weźmiemy sobie to The Emperor. I lecimy na bossa. 19 minut. Troszeczkę nam się przedłużyło. Wszystko. To wszystko przez ten whizshot. Cholera, chamstwo. Ale damy sobie radę. My się nie ugniemy, tak? Będzie git. Ja tym naprawdę ugram The Lamp. Ten whizshot niekoniecznie musi być taki zły. Jak się na to popatrzy. Zaraz, ja chciałem iść. Katedra. Co tutaj jest? Możemy się wydeportować stąd, więc w sumie całkiem spoko. Explosivo. Okej. Bouncing Tears. Myślę, że Bouncing Tears weźmiemy, bo to by na Glass Cannon też zadziała pewnie, nie? I uciekamy. Super. Był przecież Angel Room. Idioto. Był Angel Room. Ja. Dobra. Wróćmy się do niego potem. O ile będzie. Utero XL. Aha, czy to już nie będziemy mieli nawet na pewno Mega Szatana. Chyba że nas teleportuje do Devil Roomu jakkolwiek w następnych dwóch piętrach. W co wątpię. Już się bałem, że zginę. Dzięki. Pheromones. Bardzo skupmy się tylko na tym The Lamp. Więcej nie ugramy, ale... Ale, jadę rowerem po kale. Brum, brum. Zaraz, zastanawiam się teraz, o czym ja gadam. Ja gadam cały czas o The Lamp. Ja nie idę na The Lamp, idę na Isaaca i na Blue Baby. Czemu to tak stało w miejscu tam? A Bouncing Tears. Halo. Dziękuję. Tam serce. Żebraczek na miejsce takiego nie da poza kompasem, ale nie. Potrzebujemy monet, więc go możemy wysadzić. Potrzebujemy monet, bo to się skaluje z naszym damage'em. Okej. Mocny run. Trzeba przyznać, że mocny. Tylko troszkę pechowy. O, to jest interesujące. Ale musimy zostawić jeszcze na katedral. Dobra, okej, spoko, nie będzie. O! No, mega.
Aha, na jeden hit. Nie narzekam. Absolutnie. Range down, to może nie. Magician. Aj, nie chciałem przecież już tego otwierać. Shit. Nie będę jak skrzynek otworzył w the chest. To poszukamy jeszcze kluczy tutaj, póki mamy jeszcze jakieś pokoje dostępne. To jest chyba range down. Moneta, chętnie wezmę. Jest klucz, okej, okay, super. Kurczę, to bouncing tears to troszeczkę chyba jednak zepsuło, bo się odbija od skał. Anyway, nie jest źle. Easy. Odbija się od głowie. Dobra. Jeszcze więcej kluczy. Dobra, myślę, że tam dalej nie idę. Nie ma sensu już. Dostałem w pierdziel jeszcze przez przypadek. Okej, okay, to tyle mi starczy. Idziemy już na kolejne piętro. Teraz będzie walka z tercy matki od razu, prawda? Bo piętro XL. Conquest? Może jednak nie. A nie, no tak, da. iPhone Pills. No problemo. Zostaliśmy Devil Room. Skoro nie będziemy robić mega szatana, bo nie mamy kluczy i tak już nie mamy szans na to. Może byśmy Death Key znaleźli, w co wątpię. Myślę, że żaden z tych itemów też nie jest nam przydatny, więc myślę, że po prostu pójdziemy na górę już. Tak? Tak. Okej. Okay. Może deski jeszcze znajdziemy. Nie za to szansa. Spoczko. A bardzo ładnie bijemy. To było zabawne, już musicie przyznać, że to było zabawne. To już fajnie wyglądało, takie łabum. Łabum. To zajebiste, jak wrzucasz komuś z The Glass Cannon tą łzę między kamienie, a on siedzi między tymi kamieniami i to się odbija w nieskończenie wiele razy w niego i go zabija tak chamsko. O, coś tam przyciąga. Łzy. I nie tylko. Dziękuję. To wszystko? Wszystko. Luzik. Tylko dajcie mi jakieś skrzynki z itemami, jakieś, no nie wiem, decki, o którym wspominałem już, tak myślę. Tylko tutaj nam została droga, okej, okay. Ale my bijemy. Ale my bijemy. A, przerzuciło nas. Two of Diamonds, no pewnie, to mamy jeszcze większe obrażenia, super. Myślę, że pokonanie Blue Baby i Isaaca nie będzie żadnym problemem. Natomiast martwię się troszeczkę bardziej o możliwość walki z Mega Szatanem, którą bym chciał mieć. Żaden z nich to nie był teleport, niestety. Jakby nam jeszcze monety były potrzebne, mamy 99. Health up. Mogliśmy klucze zostawić jednak na ten. Bo przecież tam same skrzynki będą dawały nam itemy. Ale gdyby nam Jara wypadła, to byłoby ciekawie. The Stars. Chciałbym tego użyć, ale niestety nie jestem w stanie. Nie tą postacią. Myślę, że po prostu idziemy, co? Idziemy. Chyba zrąbałem.
Au! Dziękuję. Dobra, Blue Baby pokonane. Idziemy dalej. Mamy kartę do Stars. Mogliśmy wziąć Magician, żeby lepiej trafiać. Do Stars nas teleportuje w losowe miejsce, ponieważ nie ma sklepów. Okej, okay. Isaac's Heart odblokowane. Ja knocked something icky. Something icky has appeared in the basement. Ojej. Mamy 4 klucze. To dobrze. Death key, proszę. Blank card. Okej. Okay. Technology. Chyba wezmę. Pyromaniac. Mam swig. No dobra, dobre przedmioty nawet. Jak technologia zadziała na... myślę, jak to rozegrać. Ludovico technik. O! Tak działa Wizard na to, ale zajebiście. Myślę, że blank carda sobie odpuszczę. O! Okej. Okay. Troszeczkę wolno się te łzy poruszają niestety. No ale... To jest zabawne. Mamy jeszcze szansę Death Key znaleźć, ale to jest marna szansa. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Tu Ludovico to mi się totalnie przydaje, bo nie mam jak tym sterować nawet. Ojojojojoj. Bardzo ciężko jest tu sterować. Two of Hearts, niepotrzebne. Okej. Okay. Wszystko pada, szybciutko. Bateria na glass cannon jakby jeszcze była potrzebna, nie? No dobra. Fajnie, ale... Coś tam jest u góry? Nie, tak myślałem, tam był jakiś cień u góry. Myślałem, że tam coś u góry stoi. Dlatego przez chwilę milczałem. Nie chciałem się zagadać i dostać głupio w ryj. O kurde. I tak, dalej intensive gameplay, bo... no bo The Lost. Przynajmniej tutaj się Bouncing Tear sprzedało. Okej, okay, znaleźliśmy tego Blue Baby, rozkwaśmy go. Mała szansa na deski. Mimo wszystko run bardzo mega, bardzo mi się podoba. Blast damage. On przypadkowo dostał. Złoty klucz na to piętro to super, jakbyśmy jakieś skrzynki trafili, to możemy je otworzyć spokojnie. Niech będzie, nice head, okej. Okay. Ale więcej tych skrzynek. Proszę. Proszę. Skrzynki, ojeju. Ja się tak cykam, on tutaj żadnego problemu z tym nie ma. Chyba widać po tym, jak nawet ucichłem. Ja ich zabiję nawet nie wiem kiedy, przypadkowo. Okej. Okay. Tu jest już boss room. Spróbuj mi deski i znaleźć. Nie. Dobra. Teraz tylko żebyśmy nie wdupili. Gdyby była ciężka sytuacja, to teleportujemy się do Stars i uciekamy stąd. A myślę, że nie powinno być takowej. Okej, okay, zrąbałem. Zrąbałem. Wolałem wyjść. Już dostałem na samym wstępie, więc wolałem wyjść. Okej, okay, nie zginmy, możemy to odblokować chociaż i zostańmy przy tym. Chcę
chcemy to odblokować. Pellet Hills. O nie, nie chciałem tego pokoju właśnie. Cholera. Dobra. To się odbija od nich chamsko. Uważać, żeby nic mi nie trafiło. Bezpieczeństwo przede wszystkim. PHP musi być. Wredny pokój, nie chciałem, żeby mi to teleportowało. Ja przepraszam, że teraz milczę, ale się skupiam jak cholera, dobra. Czyli teraz taktyka na Blue Baby. Włazimy, walimy glass cannon i walimy w niego tym czymś. Tylko musimy uważać na jego strzały. Żaden problem. Deski nie znajdziemy, ale mamy odblokowane chociaż tyle. Dobra. Ja przepraszam, że milczałem w ostatnich sekundach tego rana, ale byłem naprawdę... Ło! Mega skoncentrowany. Przynajmniej to się nam udało. Najgorsza to na też byśmy, myślę, rozwalili, gdybyśmy byli dobrzy, znaczy się, gdybym ja lepiej unikał, tak? Gdybym był bardziej skoncentrowany, to myślę, że byłoby wszystko ok. The body has appeared in the basement, dead boy achieved. Dead boy? Ta, to jakieś osiągnięcie kolejne. Dobra, zatem co? Na Delości mam zrobione więcej dalej niż na Blue Baby. Wali się na ryj, nienawidzę tej postaci. Dobra, więc to było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Przepraszam, że dużo milczałem, ale się naprawdę skupiałem. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie.